Witam w kolejnym filmiku. Ja nadal chore, także głos będzie oczywiście taki trochę dziwny. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, kolejny, jeżeli chodzi o serię świąteczną, postaram się teraz jeszcze nagrać takie dwa filmiki. Pierwszy będzie naprawdę bardzo króciutki, czysto informacyjny. Ja na przykład aktualnie zaraz wybieram się do TK Maxa. Wydaje mi się, że to jest naprawdę świetne miejsce, jeżeli chodzi o jakieś w ogóle zapachowe prezenty. Niekoniecznie chodzi mi tu o perfumy. Można utrafić fajne na przykład fajne kremy do rąk o bardzo dobrych właściwościach pielęgnacyjnych, z fajnymi składnikami, o fajnych zapachach ciekawych. Można trafić jakieś różne wody do ciała, mgiełki w fajnych cenach. Z perfumami jest różnie. Rzadko kiedy trafiają się naprawdę okazje perfumowe. Natomiast można utrafić jakieś naturalne olejki zapachowe, albo można utrafić, udało mi się jakieś utrafić fajne zapachy, takie właśnie w małych ilościach perfumy wegańskie. Także jest jakaś szansa utrafić coś, czego w Polsce nie ma Na przykład wydawałam ostatnio w TK Max zapach Nirvana Jeden z nich jest porównywany do klimatów Dior Addict 2 Nie wychodzą one fajnie cenowo, ale te zapachy ogólnie nie są jakoś bardzo tanie To nie jest na zasadzie niedrogiego następcy, tylko po prostu następcy ale odsyłam u mnie jest filmik na kanale, gdzie przedstawiam niedrogą perełkę w klimatach wycofanego addict dwójki Diora. Jeżeli chodzi jeszcze o właśnie te takie zapachowe klimaty w TK Maxx, na pewno różne ciekawe mydła można utrafić, w jakieś właśnie produkty do ciała, do pielęgnacji, do twarzy. Również perełki kosmetyczne, kolorówkowe. Ja akurat wybieram się teraz, może nie pod kątem kosmetycznym, bo mam za dużo kosmetyków, perfum i tak dalej. Natomiast bardziej coś może. Z torebek. Ja mam bardzo dużo torebek i butów z TK Maxa i sobie chwalę. Natomiast można w fajnych cenach otrafić niedrogie. Czy niedrogie? Może więcej niedrogie, to po prostu w niskich cenach w stosunku do takich typowych danych marek. Potrafiłam wiele fajnych torebek i butów. Aktualnie po prostu chciałabym jakąś taką torebkę w kolorystyce zimowej, czy takie bardziej ciemne kolory, ale żeby była na, na pasku. Dlatego że ja mam bardzo dużo torebek, które są. Do, do ręki. Natomiast y, ostatnio, przez jak miałam właśnie rękę zabandażowaną jeszcze jakiś czas temu, no, już praktycznie już dawno temu, to po prostu przyzwyczaiłam się do chodzenia z torebką na pasku, bo było dla mnie to wygodnie, kiedy miałam jedną rękę sprawną. Aktualnie już to nie jest niezbędne, to tak się przyzwyczaiłam do takiej wygody, że y, tak to mi najfajniej pasuje. I w sumie z takich torebek tego typu mam trzy, mam w kolorze takim bordoburgundowym, mam dwie. W takim podobnym kolorze, ale trochę inne, fasonowo i tak dalej, inne też, że chodzi o materiał, taką karmelową, która pojawia się w filmikach oraz czarną, też się pojawia w filmikach, niestety. Po prostu niektóre pouszkadzałam i że właśnie te paski się poorywały. Generalnie właśnie z tej czarnej ostatnio, którą nosiłam w okresie takim jesienno-zimowym, i właśnie myślę, że sobie jakąś by tu trafiła. Nie wiem, może jakaś taka butelkowa zieleń, może, no nie wiem, czy sobie do końca. Musi coś mnie po prostu zaciekawić. Zobaczymy. Jak utrętnie, to oczywiście pojawi się pewnie w jakimś stroju dnia. Fajne, może też ciekawostki żywieniowe Pod kątem prezentów utrafić w TK Maxie, wiele różnych ciekawych rzeczy Wegańskie słodycze się pojawiają Ciekawe takie... Y lepszej jakości czekolady, jakieś belgijskie, również jakieś gorzkie z kokosem, gorzka z pomarańczą, także tak a propos mojego unikania też mleka, myślę, że też tam można fajnie rzeczy utrafić. Ja ostatnio właśnie między innymi też spoglądam na te rzeczy. Kubek. Kubek ostatnio z tym maniakiem herbacianym, przez to, że po prostu się zaziębiłam, też chcę się wyleczyć i też w ogóle tak zapobiegawczo bardzo lubię herbatę właśnie na przykład z kawałkami mandarynki, z sokiem z pigwowca, z imbirem, jakieś takie rozgrzewające z miodem, yy, i właśnie jest to jakiś taki bardzo, bardzo duży kubek, taki no, nawet półlitrowy, coś takiego yy, planuję sobie zakupić. Myślę, że może coś utrafię w Ciekawej Kiedyś utrafiłam mój najokochańszy kubek, z tego pokazywałam. Yy, I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Myślę, że to jest naprawdę fajna propozycja. Ja się zbieram. Jak coś utrafię, to może nakręcę filmik. Yy. Głównie z nastawieniem na torebkę, bo mówię: potrzebuję taką napaskę. Aktualnie się przerzuciłam na taką granatową, która pasuje mi fajnie, kolorystycznie, i tak dalej, do różnych strojów taki kuferek. Kiedyś utrafiłam. To jest torebka, która ma po prostu wiele, wiele lat i po prostu jest niezniszczalna. Cudowny, super jakości granatowy kuferek. Zakupiony w Parfuła, To jest taka portugalska marka. Uwielbiam ten kuferek, bo w ogóle w dwóch kolorach, w karmelowym Nie kupiłam wcześniej karmelowym, granatowy był sprowadzany Bo karmelowych torek mam za dużo Natomiast granatowy tak Nie wiem, ja najczęściej chodzę w tym płaszczyku zielono-szmaragdowym Więc tutaj fajnie kolorystyka, myślę, że czarny, granatowy Myślę, że jakiś taki burgund też może być bo burgundy to mam często dodatki rękawiczki czy szal Natomiast jeszcze nie wiem Ale jakiś taki właśnie dosyć uniwersalny i ciemny kolor Um, tak, to tyle Dajcie znać, jak często zaglądacie do TK Maxa Co udało się utrafić Czy coś bardziej pod kątem kosmetycznym Sprawdzacie pod kątem, nie wiem, żywieniowym Ubraniowym Ja w ogóle bardzo długo w TK Maxie szukałam e, Takiego czarnego, dopasowanego Płaszczyka, dosyć mimajstycznego e, Przeciwdeszczowego Na taką aurę e, deszczową Szukałam, szukałam, to trwało bardzo, bardzo długo, nic nie utrafiłam, ale dzisiaj utrafiłam w second handzie, tak chora jestem, a i tak chodzę, second handzie, przepiękny, czarny, taki właśnie przeciwdeszczowy, bardzo dobrej jakości płaszczek on jest na mnie akurat teraz, jest troszeczkę za duży, ja jeszcze i tak pewnie schudnę do wiosny, bo cały czas mi waga leci, więc on może być trochę za luźny, natomiast najwyższym że jest jakiś pasek, będę zakładała czy coś takiego, a jest po prostu super, jest idealny, tak jak szukałam, także musiałam po prostu mieć. przepiękne też wnętrze, jest i zewnętrznie piękne, i, i wewnętrznie, tak. O, jeszcze a propos TK Maxa, e, fajne perełki pod kątem prezentów można trafić, jeżeli chodzi o lakier do paznokci. Świetne też rękawiczki, takie bardzo ciepłe, narciarskie, na przykład Darkowi kupiłam w TK Maxie takie właśnie grube, czarne, porządne takie rękawiczki na taką strogą zimę. Co prawda on nie za bardzo chce je nosić, uważa, że, że to w ogóle nie są temperatury takie rękawiczki. Ja jestem z Marzluchem i ja bym za użyłam i takie grube rękawiczki i ja zakładam po prostu nawet Przy przytemby duże koło zera. Ja po prostu zamarzam, więc tak na przykład dzisiaj w ogóle ubrałam sobie tak na tą sukienkę, jeszcze olbrzymi, gruby, ciepły sweter, taki długi, wełniany i na to jeszcze płaszcz i szal yy, gruby generalnie po prostu się ubieram jak na, na Syberię. Ale przynajmniej się dzisiaj ubrałam dobrze, że nie zamarzłam. Yy, jakoś próbuję się doleczyć przed świętami. Yy. I to chyba tyle. Także zakończę, bo w sumie chciałam nagrać drugi filmik, a chyba mi już nie nagra, bo widzę, że chyba 3 minuty około nagrywania mi zostało. TK Maxa jest jeszcze szansa, jak ja wstawię ten filmik, na przykład dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, że coś można jeszcze dokupić do prezentów, bo jeszcze mamy czwartek, piątek. Weekend jest normalnie niedziela czynne. W poniedziałek chyba też centra handlowe troszeczkę są jeszcze otwarte, także też pewnie kolejki będą dramatyczne. Ja na szczęście dzisiaj do takiego TK Maxa bardziej na obrzeżach, więc więc raczej może uniknę tłumów. Yy, tak, to tyle. Dziękuję za uwagę. O, paletki. Paletki makijażu czasami się fajnie trafiają. Na przykład yy, z jakichś yy, nieznanych, aniżeli znanych, niedostępnych w Polsce marek. Yy, więc można je zobaczyć na żywo. można to zostać w fajnych cenach. Yy, pojawiają się kosmetyki, nie wiem. Beka, Narsa, The Balm, ja utrafiłam różne róże The Balm na przykład, z Narsa kiedyś cień y, Lakiery fajne OPI, chyba moją kochaną, najlepsza marka według mnie lakierów Także naprawdę można dużo fajnych perełek utrafić y, Także nie polecam Też, co jest na moim kanale, seria perełki z i Maxa Ja bardzo często, wiedząc, że ja bardzo non-stop się pojawiają jakieś kremy do rąk Nie wiem, jakieś... Y, kosmetyki pielęgnacyjne, jakieś nie wiem, serum, kremy, yy, nie wiem, jakieś produkty też, yy, jeżeli chodzi o jakieś maseczki, nie maseczki. Tego mam naprawdę dużo, w pielęgnacji kolorówki, buty, torebki. Ja tego po prostu nie stawę na mjeżdżąco, ponieważ yy, no, nie za bardzo na czasie mam możliwość to ponagrywać, ale może coś nowego nagram, jakichś takich yy, kosmetykach z i Maxa, które utrafiłam, a których jeszcze nigdy yy, nie wspominałam, albo powiem się po prostu w yy, ulubieńce, bo ja teraz mówię, to mam wrażenie, że już głos mi wraca do normy. Chyba już po prostu się zaleczyłam tymi moimi Miksturami. Mikstury zresztą też polecam. Używam takiego właśnie miodu greckiego z orzechami. sok z autorstwa moich dziadków, właśnie napar z mięty na przykład od listki zasuszone przez moją babcię, także taka mikstura łączona i stawia na nogi, jak widać.